Patrzę w tej chwili na morze. Po morzu, jak Państwo mogą się domyślać, pływają statki, ale widzę też gazoport. I przy nabrzeżu gazoportu Al-Neuman to jest statek, który przypłynął tutaj z gazem z Kataru. 18 gazowiec, który jest rozładowywany w gazoporcie w Świnoujściu, ma 318 metrów długości. Stoi tutaj już prawie 24 godziny, a wyładunek takiego statku trwa jeszcze w tej chwili koło 20 godzin. Oczywiście o gazoporcie będziemy Państwu w dzisiejszym poranku opowiadali, bo wczoraj mieliśmy okazję, żeby tam być. Przeszliśmy szkolenie BHP, założyliśmy białe kombinezony i ruszyliśmy po to, żeby zobaczyć z bliska te wszystkie urządzenia, które służą do rozładowania statku, transportu gazu skroplonego, ciekłego gazu, a potem do przetworzenia go na ten gaz zwykły. Opowiemy Państwu, jak zmienia ten gaz objętość, ale to za chwilę. Poranek wnet. Poranek wnet. Tu 14 piętro hotelu Radisson w Świnoujściu, miejsce z przepięknym widokiem w studio. Pani Anna Starosta z gazoportu, główny specjalista do spraw public relation, dyrektor do spraw public relation. Jakie jest stanowisko pani, bo tego sobie nie zanotowałem. Taki fascynat terminalu LNG. Bo naprawdę pani ten... Naprawdę lubię i naprawdę jestem z niego dumna, z terminalu, ze Świnoujścia, w którym mieszkam. Także nazwa jest po prostu specjalista do spraw PR, komunikacji, ale tak z serca to taki fascynat, ale, miejsca, w którym pracuję i mieszkam. Ale zamieszkała pani ze względu na gazoport, czy to jest pani miejsce rodzinne? Nie jest, moim miejscem rodzinnym jest Toruń. Zamieszkałam tutaj kilka lat wcześniej ze względu na moją miłość. Miłość do osoby, do miejsca. Sprowadziłam się kilka lat wcześniej. Ta praca przyszła kilka lat po tym, jak zamieszkałam w Świnoujściu. To teraz wróćmy do gazoportu, bo gazoport nie tylko z punktu widzenia Świnoujścia to jest nie tylko miejsce, ale też są podatki, które gazoport będzie w Świnoujściu płacił. Już płaci, to jest podatek od nieruchomości wyliczony rocznie dla Świnoujścia na poziomie 40 milionów złotych. Co to dla Świnoujścia oznacza, Daniel Szysz? Znaczy to oznacza, że w ciągu półtora roku możemy spłacić zadłużenie, które posiada miasto i będzie miasto wolne od długu, ale obawiamy się tego, że pan prezydent te pieniądze przeznaczy na betonowanie miasta dalsze zamiast na jego rozwój, na przykład na edukację. Jeżeli otrzymuje 40 milionów rocznie, może warto przeznaczyć te pieniądze na edukację, na przykład podnieść pensję nauczycielom, zrobić 15-osobowe klasy, podnieść pensję pielęgniarkom, budżetówce. Pieniądze po prostu powinny trafić do ludzi, bo miasto powinno być bogactwem swoich mieszkańców, a nie bogactwem betonu, który tu zostaje wylewany. Ale miasto ma wielki projekt, chce wybudować tunel, o tym mówił wicepremier Morawiecki, kiedy był w Świnoujściu. Tunel, który ma połączyć wyspę Uznam z lądem. I jesteśmy gorącymi zwolennikami takiego projektu, aby powstał tunel, bo już od czasów powojennych tutaj wszyscy obiecują, że powstanie. Teraz zostają podpisane już jakieś ważniejsze dokumenty i umowy. Miejmy nadzieję, że powstanie. Rozumiem, że część tych pieniędzy pan prezydent również będzie chciał przeznaczyć na inwestycje, na tą inwestycję. Ten beton nam się podoba, ale inny beton mógłby zostać tutaj akurat skruszony i pieniądze na edukację, służbę zdrowia i... poprawienie stanu życia mieszkańców. Dobry moment, żebyście Państwo opowiedzieli, jak żyje się, jak wygląda codzienność w Świnoujściu. No...
plaży, bo podobno tutaj mieszkańcy to już tak są przyzwyczajeni i znudzeni. Ja jestem zupełnie innego zdania. Żyje się tutaj fantastycznie. Mamy przepiękne, tak krajobrazowo miasto dookoła, z parkiem Wolińskim Zapasem, z przygranicznym tutaj też parkiem po stronie niemieckiej, z ogromną plażą, z możliwością wyjazdu promem do Szwecji. No, jest to bardzo specyficzne miasto. 40 tysięcy ludzi tutaj mieszka, ale nie jest to zwykłe 40-tysięczne miasto. Raz przez tą wyspiarskość, dwa przez morze, trzy przez terminal LNG, jako jedyny nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy tego typu terminal, no to też powoduje, że Świnoujście jest bardzo specyficzne na mapie Polski. A jak pani albo pan chcą zjeść dobrą rybę, to do jakiej restauracji albo do jakiego baru się państwo udają? Zapraszamy na Świnoujską promenadę. Tutaj wszędzie zje się dobrze, smacznie, czy niedrogo. No, wakacyjnie. Ale, ceny są wakacyjne. Tak, ale ryby? Czasami jest kłopot ze świeżymi rybami. Ci rybacy, z którymi rozmawialiśmy 4 lata temu, wypływają jeszcze w morze? Wypływają. Port rybacki tutaj działa, także wypływają. Zaraz przy dworcu PKP, po stronie Wyspy Wolin w Świnoujściu, na Warszawie, jest port rybacki. Tam obok jest taka budka. Można zupełnie świeżą, taką złowioną o 4 rano, o 7:10 można ją kupić. Więc to jest na pewno świeża i na pewno nie z Chin mrożona, tylko nasza bałtycka. Proszę przyjeżdżać do Świnoujścia bez względu na pogodę. Bardzo serdecznie pani dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Anna Starosta była gościem Poranka Wnet. Dziękuję ślicznie, kłaniam się. Daniel Szysz pozostaje z nami, a my łączymy się z ulicą Floriańską. Anegdotę, bo byłeś na dwóch otwarciach gazoportu. Raz gazoport otwierała pani premier Ewa Kopacz i co wtedy się działo? No, gdy przyjechała do Świnoujścia pani Ewa Kopacz, pani premier Ewa Kopacz, przyjechała tutaj ze swoimi ministrami, podpisywali dokumenty, pokazywali jakieś certyfikaty i twierdzili, że gazoport już jest czynny. Już jesteśmy gotowi do współpracy. Gdy robotnicy na budowie chodzili w kaskach i w te kaski się pukali.